Wykres funkcji y równy modu x przekształcono przez odbicie względem osi x oraz przeskalowanie w kierunku pionowym o czynnik 1/4. Jak wygląda równanie funkcji, której wykres otrzymano w rezultacie tych przekształceń? No i tu mamy wybrać jedną z czterech odpowiedzi. Więc ja tutaj skopiowałem to zadanie i tu je rozwiążemy. No i potem jak zwykle sprawdzimy sobie odpowiedź. Też jak zwykle zachęcam do przerwania oglądania tego filmu i próby samodzielnego rozwiązania tego zadania. Wprawdzie można to zrobić bez rysunku, ale może dobrze jest mieć rysunek. Więc tu mamy rysunek modu x. Tak, to jest funkcja modu x. Teraz punkt pierwszy jest przekształcono przez odbicie względem osi x. Prawda? Co to znaczy? To znaczy, że każdy punkt na wykresie no, odbito względem osi x. Czyli jak tu mamy punkt 1, 1, no to mamy symetryczny punkt, prawda? 1, minus 1. Tak? Tutaj mamy punkt 2, 2, to tu będziemy mieli punkt 2, minus 2. I tak dalej, czyli odbijamy tę prostą względem osi poziomej. No i podobnie tę część odbijamy. Czyli co? Czyli to, jeżeli mamy wykres funkcji y równe f od x, to takie odbicie co robi? No mnoży, prawda, to odbicie oznacza, że każdą wartość na tym wykresie mnożymy przez minus 1, otrzymujemy tutaj, tak? Czyli otrzymujemy stąd y równe minus f od x. Wobec tego, jeżeli nasz wykres jest moduł x, to jest minus moduł x, czyli to jest minus moduł x, to jest wykres naszej funkcji. Następnie przeskalowano w kierunku pionowym o czynnik 1/4. No co to znaczy przeskalowano? To znaczy, że jak mam pewien punkt x, y na wykresie mojej funkcji, na wykresie, to temu punktowi zmieniam ten punkt na punkt x, no i przeskalowano, czyli 1/4 y, tak? Czyli co? Czyli innymi słowy, ta nowa funkcja, którą otrzymuję w ten sposób, ma wartość no, taką jak stara, tylko że pomnożoną przez 1/4. Czyli tutaj to skalowanie oznacza, że każdą wartość mnożę przez 1/4. Tak? Czyli mniej więcej jakoś dostaniemy coś takiego. Prawda? Czyli tutaj mnożymy to przez 1/4. No i otrzymujemy mniej więcej jakąś taką też symetryczną prosto. Czyli co? Czyli innymi słowy otrzymaliśmy wykres funkcji, mamy tak, moduł x, przez odbicie przeszliśmy do minus moduł x takiej funkcji, czyli razy minus 1, może to jakoś lepiej zapiszmy, czyli to przekształcenie tutaj to jest mnożenie przez minus 1, inaczej odbicie i następnie, tak jak już mówiliśmy, każdą wartość tej funkcji, przeskalowanie w kierunku pionowym, to znaczy pomnożenie, prawda, każdej wartości przez 1/4. Czyli będzie minus moduł, może tak jeszcze po kolei, 1/4 razy minus moduł x. Prawda? Czyli ten etap tutaj to jest razy 1/4. No i w rezultacie otrzymujemy jaki wzór funkcji? Minus 1/4 moduł x. Czyli to jest wykres funkcji otrzymanej w rezultacie tych dwóch przekształceń, czyli najpierw odbicie, a potem najpierw odbicie, to jest tutaj, i potem skalowanie o czynnik 1/4, czyli mnożenie przez otrzymanie nowej funkcji, której wartość w każdym punkcie x to jest 1/4 tej wartości, jaką miała funkcja, którą skalujemy. Dobrze, no to jest minus 1/4 moduł x. No to szukamy tutaj, o, to będzie to. No i znowuż tutaj możemy sobie właściwie metodą eliminacji wybrać właściwą odpowiedź, bo tak, no, prawda, tutaj mamy tak, no mamy najpierw funkcję moduł x, potem tu mamy moduł x minus 4, więc to nie jest skalowanie, tylko to jest przesuwanie równoległe do osi x, więc na pewno nie będzie to. To z kolei jest przesuwanie wzdłuż osi y, prawda, o minus 3, o 4 na dół. Czyli zostałyby tylko te dwie rzeczy. No i teraz o czynnik 1/4, no to właśnie jest przez 4 mnożeń, prawda. Obie one tutaj są skalowane o ujemny czynnik, czyli właśnie najpierw odbicie, potem przemnożenie. No ale ponieważ o 1/4, czyli to jest odpowiedź tutaj, sprawdzamy.
i jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.